Cześć, witam Cię na kanale Fan Klocków. Na tym kanale zajmę się unboxingiem, jak i recenzją nowych zestawów z LEGO, jak i nie tylko. Dobrze, przejdźmy do zestawu. A więc mamy zestaw z LEGO Ninjago o numerze 70631. Do kupna zestawu zainspirował mnie sam film, który miałem okazję obejrzeć całkiem niedawno. Była premiera na DVD i bardzo mi się podobał. Dobrze, sam zestaw. Sam zestaw przedstawia nam wulkan, który możemy zobaczyć w filmie. Jest to główna siedziba Garmadona. Oraz mamy 5 figurek w tym zestawie. Nie za wiele, ale też nie tak mało. Ale powiedzmy, że zestaw jest duży, mogło być więcej. Jak na LEGO Ninjago, gdzie zawsze dają więcej figurek niż w normalnych zestawach. Dobrze, jakie figurki mamy? Przejdźmy. Mamy Zeina, mamy Garmadona, czyli głównego złego bohatera. Mamy pierwszego generała, bardzo mnie to cieszy, że mamy tego typka. Czterookiego, wygląda prawie jak z Piratów z Karaibów. No i najbardziej zarośnięty ze wszystkich typów jest Stevie. Tak jest. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda pudełko z tyłu. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że spore pudło. Spory zestaw. I myślę, że kosztuje tak około 200 zł. Musicie sami sprawdzić, bo w różnych sklepach będą różne ceny. Na pewno na internecie będzie taniej. Dobrze, mamy tutaj pokazanych kilka funkcji bawialnych, jak sami widzicie. Oraz przedstawione jeszcze raz, jak może wyglądać ten zestaw. Dobrze, zacznijmy od początku. Co my tu mamy? Mamy tutaj wyrzutnię generałów z wulkanu, tak jak było to pokazane w filmie. Mamy tutaj laboratorium GIT, gdzie powstawały mechy i wszystkie inne urządzenia, którymi Galmadron próbował podbić Ninjago City. Mamy Galmadrona i jego dojo, skąd zarządzał wszystkim. I mamy tutaj ruchome części. Tak jest napisane. Uwaga, ruchome części. Nie wiem do końca, do czego to służy. Może do wypuszczania rekinów albo coś takiego, bo jeśli oglądaliście, to wiecie, że Garmadon miał hopla na punkcie rekinów. Strzelał z rekinów, jeździł na rekinach, latał na rekinach, pływał na rekinach z rekinami. No, wariat. Wariat po prostu. Dobrze, nie ma co dłużej przeciągać tego. Zaczynamy. Otwieranie, zobaczmy, co jest w środku. Dobra, nie czekając dłużej, bo nie ma na co czekać, otwieramy. Siast. Sprawdzimy zawartość pudełeczka. Ho, ho, ho. Trochę tego tu mamy. Dobra. Mamy ponumerowane woreczki. Sorry za hałas. Jest ich 5. 5 worków. 5 naprawdę sporych tobołków. 5 sporych tobołków. I co? Instrukcja. Otwórzmy instrukcję w takim razie. Powiem wam, że jak na tak duży zestaw, to nie ma jakoś wielu naklejek. Ale bardzo się cieszę, że jest zapakowane w folię, że instrukcja była zapakowana w folię i naklejeczki też były włożone do folii, także było można je elegancko włożyć tam i są całe, niepogięte. Bardzo fajne. Szkoda, że tak mało. Znaczy, dobrze może, że tak mało. Powinni drukować więcej. No i mamy instrukcję. Tak jest. Każdy woreczek odpowiada za jedną część. I pewnie jest to modułowo składane. Jak widzimy, w woreczku numer 1 dostaniemy ninja i kawałek wulkanu, później w drugim woreczku nie mamy żadnej minifigurki. Ciekawe dlaczego. A, sorry. Tak wam może pokażę. O. W drugim woreczku nie mamy nic, za to w trzecim mamy 2 figurki i rekina. W czwartym mamy 1 figurkę i w piątym 1. Mogli to podzielić, że w każdej było po jednym i już by było ciekawiej. No ale nic. Instrukcja jest całkiem spora, ma 100 stron. 104 i jeszcze się nie kończy.
113. Na końcu mamy pokazane inne zestawy z Ninjago Movie. Tak jest, zastanawiałem się jeszcze nad Zielonym Smokiem, ale chyba Vulcan mi bardziej podszedł. Bardziej mi podszedł do gustu. Tutaj mamy wszystkie części, które są w zestawie. Dobrze. Nie ma co czekać. Zabieramy się za układanie. A na końcu zrobimy sobie recenzję już gotowego zestawu.
Dobra, zestawik mamy gotowy. Muszę wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Dobra, oglądnijmy go. Co tam się w nim znajduje? Może zacznijmy od strony lewej. Co mi się bardzo podoba? Duży monitor, już nie kwadratowy, prostokątny monitor. W dodatku ma dwa dodatkowe monitorki po bokach, czyli pełna nowoczesność. Mamy tutaj młynek do kawy, a znaczy młynek ekspres do kawy, o ile się nie mylę, chyba że jest to ekspres do wody. Schodząc niżej, mamy tutaj taki ostrygę, może mamy taką mechaniczną ostrygę zmilitaryzowaną, naklejeczki na skrzydełkach, taki a la rekin, można powiedzieć, bardzo fajne, ładnie wygląda i ma swoje miejsce. Danger, uwaga. Dobra, przenosimy się dalej. Tutaj mamy bramę wjazdową, też ruchoma część, możemy obracać, poruszać. Fajnie, bardzo fajnie. Dobra, i tutaj przechodzimy wyżej, mamy Dojo Garmadona. Bardzo mi się też podoba, mamy akwarium z tyłu, co widzicie tutaj. Rybeczki sobie pływają, chociaż w oryginale były to rekiny pływające, ale jak ktoś chce, to może tam sobie zamontować i rekina. Co tu mamy? Mamy broń, mamy miecz, tutaj mamy porcelanowy imbryczek do herbaty. No i u góry najważniejsza część zestawu, czyli komin wulkanu. Dzięki temu kominowi możemy wyrzucać generałów. Coś słabo nam idzie. Ale dzięki temu możemy wyrzucać generałów, tak? Nie działa. Dobra, muszę to sprawdzić na spokojnie. Teoretycznie powinno nam to pozwolić w wyrzuceniu generała. Tak to wygląda. Co widzimy dalej? Lawa. Płynąca lawa z samego wulkanu, od góry tutaj, po bokach, pomarańczowe, przezroczyste klocki z naklejeczkami. Bardzo mi się podobają. Dalej mamy stanowisko do składania broni. Do składania rakiet, jak sami możecie zobaczyć. Postaram się troszeczkę przybliżyć. Naklejeczka, tak, mamy narzędzia. Jest tutaj głowica do rakiety. Możemy sobie złożyć całą rakietę. No i oczywiście mamy dźwig. Mamy dźwig, w którym możemy sobie przenosić rekiny. Do tego został on zaprojektowany. Jest rekin, jest rekin. No i ostatnia ruchoma część, która nam zostaje, czyli tutaj, tak jak mamy napisane, moving part, czyli ruchome części. Kręcąc tym oto kołem, możemy wyburzyć ścianę. Przechodzimy do figurek w takim razie. Dobra, mamy figurkę numer 1, jest to figurka Zeina, czyli Robo Ninja. Tutaj im się ściąga górna część kimona. Ma łuk, strzały. Górna część kimona się ściąga. Ach, nie będę już wam motał, żebyście nie musieli moich rąk oglądać. Ale bardzo ładna figurka. Zresztą jak z filmu, tak samo. Wygląda identycznie jak z filmu i jak oglądałem ten film, to ogólnie pomyślałem sobie, że tą figurkę chcę mieć najbardziej. No i mam. Robo Ninja. Dobra, przechodzimy dalej. Dobrze, następnie mamy Garmadona. Bardzo ta figurka mi się podoba. Przez ten może hełm samurajski, może dlatego, że ma czarną buźkę, czerwone oczy, wstrętny uśmiech. Bardzo mi się podoba. A może to, że ma cztery ręce. Może to, że ma cztery ręce. To też mi się podoba, że ma cztery ręce. Mamy zbroję, która jest na stałe przymocowana do korpusiku tej figurki. Dlatego jest tak zrobione, że ma dwa tułowia tak naprawdę. Figurka mi się bardzo podoba. Z tyłu widać plecki, łopatki, szkoda, że tylko w jednej figurce. Znaczy w jednym tułowiu. Ale bardzo fajna, bardzo mi się podoba ta figurka, cieszę się też, że ją mam. Dobrze, przejdźmy dalej. Dobra, następnie cztery oki. Koleś z ośmiornicą na głowie. Ściągnijmy ją.
No wychodź. No dawaj. Ciężko. O! Proszę zobaczyć, jakie ma duże brwi. Nie jest za bardzo zadowolony z tego, że została mu ściągnięta ośmiornica. Bardzo ładna figurka. Dużo detali. Z tyłu też, jak widać, dużo detali. Poza tym ma założone jeszcze tutaj tak jakby aparat tlenowy, można by powiedzieć. Dodatkowy. Jak to chyba wszyscy generałowie. Bardzo fajna figurka. Przejdźmy dalej. Stevie wygląda trochę jak Yeti zarośnięty. Okulary. Dwie buźki. Ma dwie buźki. Jedna niezadowolona. Druga z pękniętym okularem. Czyli coś się stało. Coś jest nie tak. Poza tym fartuszek opisany. Jest git, jest git. Czyli jest dobrze. No i co? I fajną ma koszulkę pod spodem, pod tym fartuszkiem. Taką trochę hipisowską bym powiedział. Albo ze Space Jamu. Bardzo, bardzo fajny ludzik. No i na koniec zostawiłem pierwszego generała. Tak, wiem, nie ma głowy, ale chciałem wam pokazać torsik. Ma mundur galowy. Poza tym ma mnóstwo oznaczeń. Mnóstwo oznaczeń. Tak? Mnóstwo medali. Bardzo, bardzo dużo medali, czyli widać, że zasłużony chłopak. Tutaj mamy tył, przepaskę, jak powinien mieć każdy mundur galowy. I chciałem wam pokazać, jak zapakowana jest głowa. Osobno zapakowana głowa rekina. Jakoś, no spoko jak dla mnie, cieszy mnie to, że jest osobno. Na przykład ośmiornica nie była. Proszę bardzo. I zakładamy. Generał numer jeden Mistrzostwa Świata w filmie. Muszę mu dorobić jeszcze gwiazdeczkę tutaj, złotą. Jeśli widzieliście, to wiecie, o co chodzi. Także bardzo fajny detal, bardzo fajna głowa, pomalowane oczka, ładnie wygląda, tylko tyle, że jest właśnie z tym aparatem tlenowym całym, którym pokazuje stan baterii, skompresowana, razem są połączone. No ale to nic. I tak bardzo fajna figurka. Dobrze, kończąc to wszystko, pokażę wszystkie figurki. Zestaw polecam jak najbardziej. Mamy 5 figurek. Spory zestaw. Naprawdę bardzo spory zestaw. Przyjemność z układania. No i samo to, że jest powiązane z filmem, gdzie możemy zobaczyć te wszystkie postacie, które tutaj mamy w tym zestawie, oraz miejsce to samo, które jest w tym zestawie. Dziękuję wam bardzo za pierwszy odcinek. Wiem, że trochę długi, ale no bardzo spory zestaw. Także było trochę klocków, trochę układania, trochę montowania. Dziękuję wam bardzo, że jesteście i do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!